Jest lato 1813 roku. Po sromotnej porażce wśród zimnych rosyjskich pustkowi Napoleon Bonaparte odbudowuje swoją armię. Gwiazda cesarza zaczyna świecić na nowo. Jego armia odnosi dwa wspaniałe zwycięstwa pod Lycem i Budziszynem. Napoleon może pobić swoich przeciwników, jednak wtedy popełnia jeden z największych błędów tej kampanii. Prosi o rozejm. Cesarz chce wzmocnić swoje siły i umocnić sojusz z Austrią. Austriacka księżniczka jest jego żoną i władczynią Francji. Zamiast pozyskania sojusznika, Napoleon dostaje kolejnego wroga. Austria dołącza do Prus, Rosji i Szwecji i wypowiada Francji wojnę. Walcząc przeciwko liczniejszemu przeciwnikowi, Napoleon postanawia zastosować swoją ulubioną strategię. Jego główna armia pozostanie na centralnej pozycji i będzie po kolei rozbijać nadchodzące z trzech kierunków siły przeciwnika. Aby plan się udał, jego korpusy osłonowe nie mogą dać się pobić, kiedy Napoleon będzie walczył z główną armią wroga. Najważniejsza w tej układance jest armia Bobru, która w sierpniu toczy zacięte walki z armią śląską, dowodzoną przez generała Blichera. W chwili kryzysu Napoleon wspiera armię Bobru, ale niedługo musi ruszać nad Drezno, gdzie chce pobić główne siły przeciwnika. Dowodząca armią Bobru marszałek MacDonald musi sobie radzić bez wsparcia cesarza. Nieświadomy wyjazdu Napoleona, generał Blicher postanawia kontynuować odwrót. Z zaledwie częścią swoich sił planuje opóźnić francuskie natarcie w okolicach miasta Złotoruja. Jest poranek 23 sierpnia 1813 roku. Masy francuskiej piechoty ruszają do ataku. Generał Rafałow rozstawia pierwsze jednostki w ramach przygotowań do bitwy. Z tyłu wszystkie dywizje już rozstawione. Prace się rozpoczęły. Siły francuskie. Bardzo się cieszę, słuchaj, bardzo się cieszę. Z Patrykiem tak szukaliśmy różnych jakichś tam zasad, ale tak nie wiem. Ale też podobnie jest z okrętami. Oto mapa pola bitwy, którą używaliśmy w trakcie odtworzenia starcia. Dwa stoły północne i południowe, które były nieprzekraczalne. Dopiero po południu zwycięska strona mogła przejść z jednego na drugi. Cele główne to przede wszystkim Złotoryja, a także Wilcza Góra i Góra Kostrza na tym południowym stole i kilka jeszcze celów pobocznych. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda na stole. Na północy po stronie pruskiej, po wschodniej stronie brygada księcia Mecklenburskiego wspierana przez jazdę i dalej rzeka Kaczawa, przedmieścia Złotoryi z kilkoma folwarkami i samo miasto Złotoryja bronione przez jeszcze dwie pruskie brygady wspierane przez Rosjan. Dalej na południowym stole Wilcza Góra i Góra Kostrza bronione przez duże siły rosyjskie, flankowane niewielkimi siłami kawalerii. Tam miały przyjść posiłki w postaci jeszcze dywizji piechoty. Po stronie francuskiej natomiast mieliśmy na południowym stole dwie dywizje piechoty i brygadę jazdy. Tutaj dowodził Lauriston. Natomiast na stole północnym mieliśmy aż trzy dywizje piechoty, dywizję kawalerii lekkiej i brygadę jazdy. I to te siły miały zdobyć Złotoryję. Pierwsze zaczęły się pod Wyspokiem, czyli na północy mapki naszej. Tam właśnie się zaczęły prać dywizje Karola Mecklenburskiego z 31 Dywizją Francuską. Dlatego się zaczęło około godziny 8.30. Na potrzeby gry przyjmujemy, że o 9.00. Niewiele później zaczęły się starcia pod Złotoryją, gdzie przede wszystkim Gerard bardzo aktywnie z 35. Dywizją wkroczył i tutaj też agresywnie ruszył na Prusaków. Natomiast na lewym skrzydle wojsk koalicyjnych, że tak powiem, przede wszystkim walki o Wilczą Górę i Górę Kostrze, ponieważ Francuzom zależało na tym, żeby otoczyć Złotoryję, odciąć od wojsk przymierzonych. Tutaj mamy przede wszystkim korpus Lauristona. No i w tych walkach przede wszystkim oznaczył się Legion Wilnacki, który się naprawdę wykrwawiał tutaj w walkach o Wilczą Górę. W momencie, kiedy Kostrza będzie stracona dla wojsk koalicyjnych, no to odwrót dla garnizonu Złotoryi, jak i dla pozostałych wojsk będzie praktycznie niemożliwy. Złotoryja zostanie okrążona, odwrót będzie niemożliwy, armia zniszczona.
O której godzinie się zaczyna tutaj na tym południowym stole walka? Nieco później niż na. Nieco później niż pod Złotoryniem i naprawdę skrzydła. Czyli ty musisz ich powstrzymać, a ja muszę im skopać tyłek, tak? Odwrotnie bardziej. Bardziej ty musisz ich powstrzymać, a ja muszę ich skopać. Tutaj w momencie, kiedy jeśli ja wytrzymam, to mi wchodzą dosyć liczne posiłki. Jeżeli moje posiłki wszystkie wejdą, to w tej strefie siły będą w miarę wyrównane. Natomiast no, mniejsze zadanie w tej chwili spoczywa na tobie. Przede wszystkim Blucherowi zależało na tym, żeby zadać jak największe straty Francuzom i oczywiście dalej punktować ich kawalerię, bo to był tak jakby jego cel. On przewidywał to, że Napoleon nawet jest przy armii, więc on nie chciał wchodzić w jakąś otwartą bitwę z nim. Natomiast właśnie zależało mu na tym, żeby jak najbardziej przetrzepać Francuzów jak najmniejszym kosztem swoim. Stąd też w sumie duża liczba landwery w tej bitwie. Szkoda, bo było regularnych oddziałów. Dywizję będzie pan rozruszał i gdzie? Nie mam, ale... Generał Ledru dostał rozkaz na tarcza, więc będzie wykonywał ten rozkaz z typowym francuskim impetem. Czyli do tyłu. Nie mówimy o Francuzach po pierwszej wojnie światowej. Mam wytruszans. Ale dalej z akcentem mówi, zauważ. Biorąc najlepsze przykłady, myślimy sobie, że... Maciek, tutaj... Główna nasza siła rozwinie się na lewym skrzydle, a póki co będziemy przeciwnika wiązać ogniem na prawym skrzydle. Skrzydło centralne będzie łączyło oba skrzydła, lewe i prawe, i centralne. To i to tutaj, ta do tej piechoty. A to mogę w bok tej przywalić, to będę miał więcej plusów. Gdzie? No stąd tutaj. Ale zadeklarowałeś, że strzelasz do tej. A to właśnie chcę oddeklarować. Nie, tak nie gramy, panie. Zaczęło się! Nie, bo zadeklarowałeś, że strzelasz do innych działów. Dobra, to deklarowałem. Naprawdę! To ile? Jak Janek rzucał, to nie było możliwości. A ile trzy zostały? Cztery. Serio? Trzy zostały. To trzy zostały, tak. Trójkę. Trzy to są takie trzy kropeczki, wiesz na skąd. Trzy. Fajnie. Daj. Daj. To jest, proszę pana, osiem kostek. Osiem kosteczek. Dwa. 4, ja wolę. 6, 8. A może się nam jedną odciąć, tak na dobrą sprawę. 8 na 8. A to daj mu 8, a nie 7. 8 na 8. Ja mu dam 9. Daj mu 8, a nie 7. Jak jestem kamerowany. A do czego nie minus 1? No dorzuć 4. Jeszcze jedną. 4. Elegancko. Ale rzucił 7, a nie 8. No właśnie, jeszcze jedną dorzuć. No rzucił 7. Ale powinien 7, bo jest za linię minus 1. 5 razy. Oto sytuacja na północnym stole. Pruska kawaleria w pobliżu miejscowości Hochberg, za nią brygada księcia Mecklenburskiego w dwóch liniach i artyleria pruska usytuowana na wzgórzu chroniona lasem. Po drugiej stronie francuska dywizja piechoty wspomagana artylerią i kawalerią, która zmierza na tą stronę. Główne starcia w tym rejonie bitwy toczyły się o folwarki usytuowane na północ od Kaczawy, które broniły podejścia do samej Złotoryi. Sama Złotoryja była broniona przez jedną pruską brygadę piechoty. Druga brygada była schowana w lesie, gdzie czekała w rezerwie. Dopiero zdobycie tych folwarków miało zagwarantować możliwość uderzenia na Złotoryję. Foja! Przemknęły się niezauważone. Obrony! Jesteś naprawdę Francuz, ty! Tutaj przejście
między płotkiem a skrajem lasu wykonały zaskakujący atak na bok. No to co, pasujesz? Artylerii pieszej, niestety. Nie możesz szarżować, tak? Niestety. Nie, no to ja też muszę spasować. Ta artyleria była broniona przez ten wredny batalion. Do 13 minuty inicjatywy. Ale poradzimy sobie z tym. Natarcie Francuzów na północy rozwijało się powoli. Francuzi mieli respekt przed pruską kawalerią, natomiast główne siły skupiły się w centrum, gdzie próbowały zdobyć folwarki nad Kaczawą, a także obejść od skrzydła pruską artylerię na wzgórzu. Bez zdobycia tych folwarków nie można było zaatakować Złotoryi. Zobaczmy sytuację na południowym stole, gdzie z kolei generał Lauriston, czyli Borsuk, przyjął postawę wyczekującą na atak Rosjan, umocnił się w lasach, w trudnych terenach i postanowił tam oczekiwać rosyjskiego ataku. A tak wygląda mapa pola bitwy. Widać niewielkie postępy Francuzów w centrum i niewielkie postępy Rosjan na południowym stole. Patrz, jak to wygląda. To było straszne. Sytuacja strategiczna około południa. Francuzi mimo ponawianych ataków nie zdobyli jeszcze folwarków na północ od Kaczawy. Natomiast w okolicach miejscowości Wyskok, gdzie dowodził książę Mecklenburski, czyli Gregorus, przeciwko Gerardowi, czyli Strasznemu, tam doszło do wielkiej bitwy kawaleryjskiej, a także starć piechoty, w których mniej więcej doszło do remisu, ale ujawniło to również to, że Prusacy nie mają rezerw i Francuzi zaczęli przeważać, zwłaszcza, że uderzyli również od strony lasu na wzgórza, na których znajdowała się pruska artyleria i mogli ją unieruchomić, wyłączyć z bitwy. Złotoryja nadal była nieatakowana, dopóki folwarki nie mogły być zdobyte. Zobaczmy na południowym stole, gdzie dwie dywizje Lauristona, czyli Borsuka, broniły się w lasach, natomiast prawa flanka Francuzów wisiała na otwartym terenie. Borsuk liczył, że nadchodząca dywizja posiłków troszkę tą flankę zajmie, ale było to również miejsce, gdzie Rafałow, czyli historyczny generał Langeron, liczył, że będzie mógł tych Francuzów ugodzić i wkrótce właśnie na tej otwartej przestrzeni miało dojść do najcięższych starć. Dobra, już następną. No, rano. Te stoją, tak? No, nic. Tego teraz poproszę. Ale to jest... sprawdź, masz zasięg, bo tu jest 6. A ile ma być? 40. No jest. No jest. Aha. To oni mają 2 za siebie. I co? Minus plus, jeden plus 3 za 3, za 3 poziomy dezorganizacji. I tak. 2 za siebie, plus 3 za potrzeby. 1 za linię. Minus 1 za linię i połowa, bo ponad kilometr. 2 kostkami. Dobrze. Słaba kawaleria narodowa uznała wyższość regularnej jazdy. Około godziny 13 na północy Francuzom wreszcie udało się zdobyć folwarki na północ od Kaczawy i jeszcze mocniej napierać na brygadę księcia Mecklenburskiego, ale ciekawsze rzeczy wydarzyły się na południu pola bitwy, kiedy to przyszły posiłki francuskie w postaci jednej dywizji piechoty i rosyjska dywizja piechoty, które od razu rozpoczęły bardzo zacięte walki między sobą. Generał Rafałow wysłał także całą swoją
kawalerię także do ataku tutaj na południu, po to, żeby spróbować zwinąć otwartą flankę Francuzów. Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia generał Borsuk. Wróg usiłuje nacierać, jednakoż nie udaje mu się to w takim stopniu, w jakim tego oczekuje. Po zdobyciu folwarków na północ od Kaczawy rozpoczęły się walki o przedmieścia Złotorej. No masz policzyć. No już bym się zastanowił. A ci też nie dojdą. Płotek i rzeka. Bo muszą tak, wzbić ci raczej dojdą. Ci dojdą, bo ci muszą piątkę wydać za rzekę tylko, więc ci dojdą jeszcze. Haha. No to pierw ty zdajesz. A z automatu do walki już dochodzi. Aha, do walki. A prusacy zniszczenie. No, 11 trafień. Rozumiecie sami. Wymowę. Twoja jazda jeszcze no dezorki robi. Dobra, dawaj z tej strony, bo to będzie szybciej. Moja jazda dezorki? Tak, bo szarżowała i walczyła. Straszne. No to dawaj, trzy osoby. To naprawdę straszliwe jest. Trzy trafienia. Trzy, dwie za bok. To nie ma żadnego dezorga, ja też nie mam żadnego dezorga. 11. 12. Zdobyliśmy przedmieścia Złotorej. Yeah. 12. Dobrze. To co, to teraz wypadałoby rozliczyć to? Straty. 13. O jeden, czyli będzie odepchnięcie, dezorganizacja, no i straty. Muszę najpierw ten mój punkt widzenia sobie przejaśnić. Dobrze to widzę. O godzinie 14 Francuzi opanowali przedmieścia Złotorii, chociaż w centrum bronił się jeszcze pułk pruskiej piechoty. Prusacy podciągnęli także rezerwy i mieli tam kontratakować na miasto. Tymczasem na południu toczyły się zacięte walki. Na samym krańcu, na tym otwartym polu, Rosjanom nie udało się jeszcze rozbić Francuzów, żeby odciążyć sobie na flankę. Generał Lauriston, czyli Borsuk, postanowił zaatakować w centrum w kierunku na Wilczą Górę, gdzie bronił się potężnymi siłami generał Rafałów, czyli historyczny Langeron. Natomiast tutaj w centrum widzimy brygadę pruskiej piechoty, która szykuje się do kontrataku na przedmieścia w Złotoryi. Ósemka, dziewiątka, dziesiątka. Dalej. No to jeśli robisz tak, to ja robię tak. Tu bym się mógł trochę wspierać. No, oni będą kontrzerwować. No to będą mieli 6. 2, 4, 6. Raz za szarżę 7. W okolicach godziny 15 sytuacja pruskiej armii na północy stała się krytyczna. Brygada księcia Mecklenburskiego została praktycznie rozbita. Ostatni żołnierze bronili się tutaj w Hochbergu na północy. Natomiast do krwawych walk doszło w samej Złotorii, gdzie Prusacy próbowali odzyskać miasto. Ich wysiłki nie były jednak aż takie ważne, dlatego że kawaleria francuska już wychodziła na tył na podstawę operacyjną pruskiej armii w pobliżu miejscowości Kowacz. Ty! Ile ty miałeś kości? 29, on miał 27. I ty 13 żeś rzucił. Ja 29. Wracasz na pieszo. Pomimo tego, że to twój samochód. O 15 Złotoryja zostaje odzyskana przez sprzymierzonych do miasta i na przedmieścia wkraczają pruskie bataliony, francuskie natarcie zostaje odparte, ale i tak ta sytuacja na północnym stole jest bardzo poważna dla sojuszników. Natomiast na południu rysuje się trochę lepiej. Tutaj generał Lauriston, czyli Borsuk, próbował też zaatakować Wilczą Górę w centrum, broniono przez Langerona, czyli Rafałowa, ale ten atak został odparty. Nie udało się natomiast Rosjanom w pełni przełamać francuskiego prawego skrzydła. Mimo to Francuzi ponieśli tam dosyć duże straty i to natarcie rosyjskie rozwijało się coraz lepiej. Wyraźna była rosyjska przewaga na tym odcinku. Walki.
bitwę zakończyliśmy o godzinie 15 czasu gry, kiedy to sprzymierzeni odtobili złotoryje na tym północnym stole, utrzymali także Hochberg, ale Francuzi byli na ich podstawie operacyjnej i rysowała się ich wyraźna przewaga. Na południowym stole Rosjanie tą prawą flankę Francuzów prawie rozbili, chociaż nie do końca, odparli też ataki w pobliżu Wilczej Góry. Tak wyglądają siły rosyjskie tutaj w tym południowym rejonie stołu. Także lekka przewaga rosyjska i sukces generała Rafałowa, czyli historycznego Langerona. Z kolei jego przeciwnik Borsuk, czyli Lauriston, utrzymał tutaj część swoich pozycji obronnych, a także udało mu się zdobyć taką wioskę Kalterberg, która znajdowała się na południu od złotoryi. Na stole północnym zaś, no, Francuzi tracą złotoryje, ale mieli rezerwy, no, które mogliby rzucić ponownie do ataku po pewnym odpoczynku. Przede wszystkim jednak udaje im się wyjść właśnie na podstawę operacyjną armii prusko-rosyjskiej, więc nawet oddobycie złotoryi nie oznaczałoby, że armia nie musiałaby się wycofać, ponieważ właśnie wyjście na tą podstawę operacyjną sprawiłoby, że musiałaby rozpocząć odwrót. Dzielny opór stawiła Landwera przede wszystkim w złotoryi i tutaj należą się pochwały za to. No, Mecklenburg trochę padł, ale w obliczu, no, takiej przewagi, no, to nie ma się też co dziwić. Natomiast odwrót całej armii został zabezpieczony, bo Kostrzenie została zdobyta, więc, no, cała armia koalicjantów miała zabezpieczoną drogę odwrotów. No, nie zostało to odcięte, więc mogli się wycofać w porządku.